Cześć, jestem Kaldio, to No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Funkcja g określona jest wzorem g od x, 3x odjąć 7, gdzie x należy do zbioru liczb całkowitych, do zbioru wartości funkcji g nie należy liczba. Ok, no to jeżeli mamy zbiór liczb całkowitych, to szukamy liczb całych, dodatnich i ujemnych. I musimy tutaj... Podstawić to pod ten wzór, aby sprawdzić, czy należy ta liczba do naszego zbioru. Ok, no to mamy tutaj. A i podstawiamy to, co nam tutaj dali, jako wartość, czyli Y. Y w tym zadaniu. To g od x. Zatem mamy g od x to minus 4, 3x minus 7 i to x należy do zbioru liczb całkowitych. Przenosimy na drugą stronę. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej i odwracamy. 1. 1 należy do zbioru liczb całkowitych. No to podpunkt B. 2. Również należy do zbioru liczb rzeczywistych, e, całkowitych. Pod C. To na co dzielimy, wskakuje nam do mianownika, czyli mamy tutaj 8 trzecich. Jak my tutaj wyjmiemy z tego całości, no to mamy 2 całe i 2 trzecie, czyli liczbę wymierną. To nie jest liczba całkowita. Zatem nie należy do zbioru liczb całkowitych. Nie może w takim razie tutaj być wartość wynosząca 1. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i no i już.